bracia i siostry, przeżywamy ostatnie niedziele kończącego się roku liturgicznego, bo przecież wraz z Adwentem rozpoczniemy nowy rok liturgii. I te ostatnie niedziele są, tak jak to ma miejsce w listopadzie, skierowane na rzeczywistość ostateczną człowieka. Te rzeczy ostateczne, które powinniśmy nosić w sobie, by dokonywać właśnie dobrych wyborów i zajmować postawę, która uwzględnia rzeczy ostateczne człowieka, to są konieczność śmierci, obietnica zmartwychwstania i również pojawienie się na Sądzie Bożym, jak to sam Jezus powiedział. Ostatecznie celem człowieka jest życie wieczne, a nie życie doczesne. Ta świadomość nie powinna nas nigdy opuszczać, dlatego że w sposób nieuchronny zmierzamy do końca naszego życia ziemskiego. Nikt na tej ziemi nie ma cechy nieśmiertelności. A zatem uświadomienie sobie ostatecznego celu życia jest postawą mądrościową właśnie. Bo mądrość polega właśnie na tym, by umieć rozróżnić hierarchię dóbr, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne, co jest nieważne. Stąd też dzisiaj czytamy fragment Księgi Mądrości, która jest wspaniała i niewiędnie. A więc mądrość jest przywiązanie do osób i rzeczy, które nie przemijają, które nie więdną, które są zawsze aktualne, które zawsze mogą nam być pomocne i nas prowadzić. Ci łatwo ją dostrzegają, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają. Tej mądrości trzeba szukać, mądrości trzeba się uczyć. I nie uczymy się mądrości tyle z książek, ile z doświadczenia życiowego, ile z kontaktu z ludźmi mądrymi, ile z kontaktu z Bogiem samym, który jest mądrością i który nas mądrości uczy. Im cel naszego życia jest bardziej odległy, tym również życie nasze jest bardziej zharmonizowane i podporządkowane temu, co jest dalej. Mamy zdolność przewidywania i również przyjmujemy postawę czujności, o której dzisiaj jest mowa. Ta mądrość pozwala nam uniknąć wielu pomyłek życiowych, wielu wyborów, które się kończą tragicznie, które są nacechowane bardzo doraźnymi celami, natychmiastowymi. I stąd, gdy mamy dzisiaj przypowieść o tych pannach, 10 pannach, które dawniej były nazywane dużo bardziej dobitnie mądrych i głupich. 5 mądrych, 5 głupich. Dzisiaj kurtuazyjnie nazywamy je nierozsądnymi i roztropnymi. Niemniej ten podział, który Jezus wprowadził w swojej przypowieści, będącej częścią mowy eschatologicznej, a więc mowy Jezusa o rzeczach ostatecznych, to jest 25 rozdział Ewangelii Mateusza, po którym następuje opis sądu ostatecznego. I dlatego z tej przypowieści trzeba wyciągnąć wnioski mądrościowe dla naszego dzisiejszego, codziennego życia. I tymi wnioskami jest zauważenie konieczności światła i oliwy z dzisiejszej przypowieści. Światło to jest światło wiary,
która rozświeca ciemności i cienie naszej świadomości. Bez tego światła wiary tak łatwo się gubimy na drodze życiowej. Bez tego światła wiary nie dostrzegamy wiele rzeczy, które powinniśmy widzieć. Nie umiemy bez tego światła wiary odczytywać naszej sytuacji życiowej, ani sytuacji, w jakiej żyjemy w społeczeństwie, w tej cywilizacji, w tej kulturze. Na tym właśnie polega umiejętność odczytywania znaków czasów, żeby umieć ocenić to, co widzimy, to słyszymy, w czym żyjemy, w świetle Ewangelii, właśnie w świetle wiary. I oliwa. Oliwa jest energią życiową. Oliwa jest taką substancją, która nie tylko światło daje, bo mamy tę Bożą energię otwarcia się na Jego prawdę, ale ta oliwa jest również źródłem naszego zdrowia całkowitego, nie tylko ciała, ale ducha i duszy. I wreszcie ta oliwa jest symbolem piękna. Życie nasze staje się piękne pod wpływem namaszczenia taką życiową oliwą, która od Boga pochodzi. Różnica między pannami mądrymi i głupimi polega na tym, że pierwsze były przewidujące, a drugie nieprzewidujące. Te drugie się kontentowały tym, co mają w tej chwili przed sobą, a więc oczekiwanie na przyjście oblubieńca, który wieczorem przy świetle lamp otwiera oświetloną salę weselną i poddają się senności. Senność ogarnęła wszystkie i posnęły, z tym, że jedne z pustymi naczyniami na oliwę, a drugie z pełnymi. I tu jest ta różnica, umiejętność przewidywania. Brak przewidywania jest tragiczny w chwili końca naszego życia, tak jak tu się stało. Drzwi zostały zamknięte, wejście już było niemożliwe i one były w sytuacji beznadziejnej, prawdę mówiąc. A zatem niech nas senność ogarnia jako też tę nieodzowną czynność, żebyśmy odzyskali energię życiową, ale zawsze przygotowanymi bądźmy do tego snu wiecznego, bo chrześcijanie w pierwotnym kościele uznawali śmierć za sen, że to jest sen, który przypomina nam konieczność oczekiwania zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie, kiedy znowu zmartwychwstaną nasze uśpione przez śmierć ciała. Dzisiejsza msza święta jest również dziękczynną za nasz wspaniały chór Katedry Warszawsko-Praskiej. Chór, który obchodzi 15-lecie. Jest ono bardzo ważnym czynnikiem, też mądrościowym, prowadzącym nas do Boga. Dlatego, że liturgia bez śpiewu i bez chóru, liturgia bez muzyki sakralnej jest bardzo biedna, jest bardzo okrojona, niewystarczająca. Muzyka sakralna dodaje blasku liturgii, a my sami uczestniczymy w liturgii na różne sposoby. Najpierw słuchamy, później mówimy, w końcu śpiewamy, ale też są chwile, gdy musimy w czasie liturgii milczeć. Dopiero to tworzy tkankę liturgii, która to liturgia nabiera blasku i Bogu dziękujemy, że nasz chór ma nazwę Musica Celestis, to znaczy muzyka niebiańska. Czytamy w Piśmie Świętym o chórach anielskich, które śpiewają w niebie i będziemy
zapewne do nich dołączeni kiedyś, nie wiem w którym głosie, ale chóry niebiańskie nas oczekują jako jeden z elementów życia wiecznego. Musica Celestis jest nie tylko znakomitym chórem wykonawczym, ale również prezentuje nam bardzo odkrywczą, nową muzykę sakralną i dlatego na koncert po mszy świętej wszystkich zapraszam, żeby tę refleksję dalej snuć. A dzisiaj co będziemy robić? Musimy mieć lampę w ręku i naczynie z oliwą, żeby ta lampa się paliła. Żebyśmy w świetle wiary dokonywali naszych wyborów mądrościowych, mądrych, a nie głupich, i byśmy doszli do celu ostatecznego naszego życia, którym jest zmartwychwstanie i życie wieczne. Amen.